Siema, ja jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku powiem wam, kiedy na kanale Brawl Stars pojawi się Brawl Talk, który będzie zapowiadał wrześniową aktualizację. A więc zanim jeszcze zacznę ten odcinek, no to jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję, najlepiej wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, jeśli chcecie więcej odcinków tego typu na moim kanale oraz zapraszam was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media, więc jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam oraz napiszcie w komentarzu Brawl Talk, a ja przypnę wam serduszko. Także teraz myślę, że już nie ma to przedłużać i od razu lecimy z tematem dzisiejszego odcinka. A więc generalnie ostatnio na profilu Brawl Stars zawidniała taka krótka animacja, która zaczynała się jakby w ten sposób, który tutaj widzicie teraz na tym zdjęciu. No i mamy tutaj taki jakby pamiętnik, no i niby w tym nic nie ma ciekawego, ale słuchajcie, zaraz wam wszystko pokażę co dalej, ponieważ dalej jakby w tej animacji były otwarte niektóre kartki z tego pamiętnika i po prostu na tych kartkach była, no były różne ukryte ciekawe informacje, więc za chwilę wam o tym wszystkim opowiem i zaraz wam to wszystko pokażę. A więc pierwsza strona, w sumie to dwie pierwsze strony, które były widoczne jakby po otwarciu na tej animacji, no tak widzicie, są te dwie strony, które widzicie teraz. No i tutaj ciekawe jest to, że jakby w prawym górnym rogu mamy taką jakby zakładkę Spike'a. Ciekawie jest to zrobione. No to tutaj jeszcze mamy takiego ciekawego, jakby taki stempel Spike'a. Kolec Spike'a jest też na tej prawej stronie doczepiony taśmą. Jest również jakby ta fryzura Spike'a. No i teraz przejdźmy sobie na lewą kartkę. Więc na lewej kartce mamy, no tam naboje od Colta mamy. Mamy też również włosy od Colta. Mamy również spinkę od Piper i jakiś kluczyk albo coś. Nie wiem do końca co to jest, ale to chyba też jest od Piper. No i mamy tam, jak widzicie, autograf od Colta oraz autograf od Piper. No i jeszcze mamy takie zdjęcie Colta. No ale na tych pierwszych dwóch stronach, które były pokazane w tej animacji, no nie było tak naprawdę nic takiego ciekawego. A więc tutaj kolejne strony, które były pokazane w tej animacji, no i tutaj już mamy ciekawiej, ale dobra, może najpierw zajmijmy się tą lewą stroną, tą kartką po lewej. No i mamy tam, jak widzicie, autograf Crowa oraz mamy tam również piórko od Crowa. No i mamy również autograf Lona, czyli autograf dwóch legend na jednej stronie. I mamy tam papierek po lizaku Leona oraz patyczek po lizaku, czyli śmiesznie, bo wygląda na to, że Leon już tego swojego lizaka zjadł. No ale prawa strona tak naprawdę jest najciekawsza, no bo zwróćcie uwagę, że na prawej stronie mamy autograf Tary, mamy również kartę Tary. No i niby w tym nic nie ma ciekawego, ale poniżej mamy wpis od Bibi, który, no, który już tutaj kryje dużo tajemnic, za chwilę o nim opowiem. No bo nie dość, że mamy tutaj autograf Bibi, no oczywiście mamy również żółtą gumę Bibi doklejoną, no to mamy jeszcze wpis od Bibi. No i brzmi on tak: "You brawl well, nice talking to you". No i mamy datę 07.09, czyli 7 września. No i mamy również autograf Bibi. "You brawl well", czyli no to nie ma w tym nic ciekawego. I mamy dalej "nice talking, no, nice talking to you", czyli jakby wiadomo, że brawl talk, no to jakby talk i talking to jest to samo słowo, tylko że jakby odmienione. No i "nice talking to you", czyli miłego mówienia do ciebie, czyli i mamy datę 07.09, czyli wskazuje to na to, że 7 września będziemy mieli brawl talka. Tak, jest to potwierdzona informacja dzięki temu wpisowi, no bo tak naprawdę jest to wypuszczone po pierwsze od Supercella na profilu Brawl Stars oraz jakby, no nie wiem co by się musiało stać, żeby ta data miała być jakaś inna, a w sumie to jest akurat idealna data, spoko, bo zazwyczaj właśnie mniej więcej w takim okresie czasowym są dodawane jakby zapowiedzi, czyli Brawl Talki, zapowiedzi aktualizacji, a więc no bardzo fajnie, bo przynajmniej wiemy kiedy będzie ten Brawl Talk, a więc no naprawdę aktualizacja zbliża się już do nas wielkimi krokami. A więc w dzisiejszym odcinku to było na tyle, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górze. Był to taki szybki odcinek informacyjny. Także mam nadzieję, że on się wam spodobał. Nie zapomnijcie również o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z moimi filmami. No i myślę, że już nie ma co przedłużać tego filmu, także to by było na tyle. Trzymajcie się, no i cześć!